Jeszcze jutro prognozujemy dużo słońca i brak deszczu, za to w weekend ma być ciepło, ale deszczowo i raczej pochmurnie. O szczegółach już teraz Weronika Bigus. Dzień dobry Państwu. Jutro pozostaniemy jeszcze pod wpływem pogodnego, rozległego i słabnącego już wyżu. W sobotę od zachodu nasunie się nad Polskę Zatoka Niżowa, związana z niżem atlantyckim, przynosząc sporo chmur, deszcz i cieplejsze polarno-morskie powietrze. Noc na Pomorzu dość pogodna, z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, które dotrze do nas od zachodu. Padać nie będzie. Temperatura od 2 stopni w okolicach Kwidzyna do maksymalnie 6-7 stopni na północy regionu. Wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali i waha się. Jutro o poranku niebo może się jeszcze chmurzyć, padać nie powinno, ale jeszcze przed południem zrobi się słonecznie i będzie tak już do końca dnia. Termometry pokażą od 11 stopni na Półwyspie Helskim do maksymalnie 16 stopni na zachodzie naszego regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskale i będzie się wahać. Sprawdzamy jeszcze mapy Bałtyku. W nocy wiatr północno-zachodni o sile do 5 stopni w skali Beauforta, w ciągu dnia wiatr zmienny o sile do 4 stopni w skali Beauforta, stan morza 3 do 2. Dziękuję Państwu za spotkanie, dobrego wieczoru życzę, do zobaczenia.